Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wczoraj mieliśmy aktualizację oprogramowania dla Mavica 3 Pro i to jest prawdziwy game changer, tak można powiedzieć, czyli zmienia oblicze tego drona. Mamy szereg cech, które postaram się dzisiaj zaprezentować. Kolejny raz funkcjonalność tego drona bardzo mocno poprawiają, wzmacniają czy wzbogacają wręcz. Myślę, że możemy zacząć, bo naprawdę super to wygląda i już nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić te niektóre nowe cechy. Ruszamy zatem. Ok, dzisiaj jesteśmy nad piękną rzeką, w bardzo ładnych okolicznościach przyrody, jest naprawdę ślicznie. Parę ptaków tutaj lata, ale mam nadzieję, że nas nie zaatakują. Polecimy sobie jeszcze kawałek do przodu. Jestem tutaj dość blisko i trzymam się też na niewielkiej wysokości, ale to, co chcę zrobić, to oczywiście RTH za chwilę. Natomiast, jakie zmiany tutaj zaszły, bo jest ich dość sporo. Mamy tutaj czaplę, która nam krąży i widać ją na przykład na trzykrotnym powiększeniu, nie? Jest. Ok, słuchajcie, więc tak, jeżeli chodzi o podstawową sprawę, to zmieniło nam się w telefoto. Proszę zwrócić uwagę, że wcześniej mieliśmy profile kolorystyczne tylko normalny przy siedmiokrotnym zoomie, a w tej chwili mamy do dyspozycji też D-Log M i HLG, więc to jest duży krok do przodu, dlatego że dla wszystkich już obiektywów mamy D-Log M i HLG i też normal, także super sprawa, to jest ten siedmiokrotny zoom. Teraz jeżeli przejdziemy sobie do trzykrotnego powiększenia, czyli do tego obiektywu ogniskowej 70 mm, mamy tutaj możliwość nagrywania night mode, czyli tryb nocny jest i tutaj do dyspozycji jest na przykład 4K w 25 klatkach na sekundę. To jest ten nowy tryb, którego do tej pory nie było, jeżeli chodzi o medium telefoto. Następna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to są quickshoty dla trzykrotnego zoomu. Przechodzimy do tego obiektywu i mamy tutaj do dyspozycji quickshots. Droni. Start. Przeciągniemy sobie obiekt, na przykład ten. No i start. Działa ładnie. Można przerwać, bo chodziło głównie o to, żeby zaprezentować te możliwości. To samo jeżeli chodzi o Master Shots, też mamy do dyspozycji w tym trybie. Dla tego trybu mamy dostępne też Master Shots, tak jak tutaj widać, ale to co jest jeszcze bardzo ciekawe, to jest panorama. W tej chwili sferyczna. Start. Która jest dostępna dla ekwiwalentu ogniskowej 70 mm. Nie było tego do tej pory. No i tak wygląda nasza panorama sferyczna dla middle telephoto, czyli 70 mm. Możemy sobie pooglądać ją w różnych formatach. Taką małą planetę też. Jeżeli przejdziemy teraz do menu safety, czyli bezpieczeństwo, mamy tutaj możliwość wybrania jeszcze dwóch bardzo fajnych rzeczy, a mianowicie AR settings i tutaj widzimy, że pokaże nam home point, czyli punkt bazowy, pokaże nam RTH, drogę RTH, czyli route. I też pokażę nam cień. Zobaczmy, jakby to wyglądało. Widać, że w tym momencie mamy RTH. Punkt bazowy nam się pokazuje na mapie. Spróbujmy uruchomić RTH. I w tym momencie pokazuje nam się, jak będzie wyglądała ta nasza droga. To jest akurat fajna sprawa. Dość łatwo sobie radzi. I szybko, bardzo szybko podchodzi. Można mu przerwać. Ale jestem ciekawy, co by się stało, jakbyśmy polecili troszkę dalej. Tutaj co prawda są słupy, ale może gdybym poleciał tam dalej.
Tu chyba słupów już nie ma. Tak, żeby nie było widać naszego punktu. Teraz się obniżymy. Teraz widać też czaple. RTH powiedzmy, że na 45 metrach chciałbym. Teraz pokażę nam, jak sobie radzi. Jest ścieżka optymalna, którą on podejmuje. Wznosi się. Przechodzi. Skręci się i opada. Fajnie to wygląda, dlatego że on pokazuje nam dokładnie, jaką trasą będzie dron leciał. Gdybyśmy mieli taką sytuację, że nie zauważył czegoś, to zawsze możemy wcisnąć przycisk pauzy. Ale wygląda to kozacko i to bardzo. Dobra. To jest to. I to, co jest jeszcze ciekawe, to wyświetla się tutaj cień drona. Pokazuje nam dokładnie, w którym miejscu będziemy lądować. Ok, natomiast to, co chciałbym pokazać jeszcze, po lewej stronie na dole mamy możliwość obserwowania kamer, które z czujników właściwie, czyli z kamer, które mamy pomocnicze jako obstacle avoidance. Tu widzimy obracające się śmigło. Możemy sobie całość powiększyć. W tym momencie widać, jak pracują nam śmigła. Druga kamera. Trzecia i czwarta. Czarno-biały obraz, ale wystarczy. Następna rzecz, którą chciałem pokazać, to jest jeszcze asystent aspect ratio, tak? Jeżeli chodzi o współczynniki proporcji, wyobraźmy sobie, że chcemy na przykład nagrywać w pionie. Nagrywamy normalny obraz, ale chcielibyśmy mieć tutaj też asystenta na przykład ujęć w pionie albo szerokich. Spróbujmy 9x16 na początek. Tak to wygląda. Czyli będziemy nagrywać normalnie, ale widać, że ten główny kadr jest podświetlony. Dzięki temu jest nam dużo łatwiej nagrywać w takim współczynniku proporcji. Tak jak tu. Teraz spróbujmy zmienić kwadratowy. Tak wygląda kwadrat. Dobrze, ja tutaj muszę zmienić nieco naszą lokalizację. Polecimy sobie nad to jeziorko, tutaj ten kawałek. 16x9 to jest klasyka, ale na przykład panoramiczny. Tak już wygląda. No i ostatni, który możemy wypróbować, to jest na przykład 3/4, tak? Albo 4/3. Zobaczmy sobie, 3/4 tak wyglądają. I 4/3 wygląda tak. Alt TV. Świetnie. Czyli widać, że duże ułatwienie, jeżeli chodzi o właśnie asystenta aspect ratio. Tu się nazywa jako frame guide. Jest to absolutna nowość. I teraz przejdziemy do ostatniej cechy, która jest też niesamowicie kozacka. A mianowicie w safety mamy możliwość wyłączenia dolnych czujników. Advanced safety settings. I tutaj na dole mamy Vision Positioning and Obstacle Sensing. Ok, trzeba wiedzieć, że w tym momencie nie mamy asystenta lądowania, ale też możemy latać bardzo, bardzo nisko i on nam nie ląduje, jak jesteśmy na przykład 20 cm nad ziemią. Spróbuję zrobić taki bardzo wolny cruise tuż nad ziemią. Mamy w tym momencie 4K w 50 klatkach. Ja będę na niego patrzył i postaram się tutaj polecieć bardzo nisko. Można łatwo zahaczyć, ale to, co jest świetne, że te ujęcia nabierają zupełnie innego oblicza w tej chwili. Można kosić trawę właściwie dronem, co wcześniej nie było możliwe. Tak jak teraz. To powinno być też bardzo ładne tyłem ujęcie. Podlecimy jeszcze kawałeczek.
Dobrze. I teraz do tyłu. Jest kosiarka. Słuchajcie, zastanawiałem się, co podobało mi się najbardziej, ale chyba najbardziej podoba mi się to, że możemy wyłączyć pozycjonowanie tymi dolnymi czujnikami i latać naprawdę nisko. Co prawda trzeba uważać na twardym podłożu, a na miękkim jest kupa zabawy i dron później wygląda właśnie tak jak teraz. Może stanowić też kosiarkę, tylko śmigła mamy oczywiście dość drogawe. Ale ogólnie ta aktualizacja wniosła bardzo dużo. Są takie trochę bajeranckie cechy typu spojrzenie przez te kamerki, ale i tak to wygląda naprawdę nieźle. Natomiast dla mnie profile kolorystyczne to jest super sprawa. No i właśnie możliwość latania bardzo nisko. Chyba dwie rzeczy, które bardzo wzbogacają. Głównie filmowanie i użyteczność tego drona podczas filmowania. No i to, że mamy w tym momencie ten telefoto, ten siedmiokrotny zoom, ten obiektyw użyteczny, tak? Bo nie tylko profil normalny, ale też na przykład D-Log M czy HLG, to już sprawia dużą różnicę. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobają te poszczególne cechy. Oczywiście DJI zapewne szuka sprzedaży, stąd faszeruje maszynę z wyższej półki tymi cechami. Fajnie byłoby, gdybyśmy też w tych tańszych dronach mieli takie możliwości, no ale trzeba trochę odróżnić. Jeżeli natomiast zaczynasz przygodę z dronem, mam dla Ciebie prezent, mój darmowy trening, jak zacząć te pierwsze kroki z dronem, czyli jak zacząć przygodę z dronem. I tam mówię w 5 krokach o tym, jak wizję obrać, jaki model zakupić, jak się rozwijać w taki sposób, żeby po 3 miesiącach dron nie wylądował w szufladzie, a my, żebyśmy nie gapili się na Netflixa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, widzimy się niedługo w kolejnym epizodzie. Wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia. Cześć!